Dane z Tytana potwierdzają, że Centralne Dowództwo Pacyfiku nie istnieje. Zostało zniszczone przez Chińczyków. Teraz to już teren Changa. Rozumiem powagę sytuacji, kapitanie. Tym bardziej wskazana jest ostrożność, ale włączenie jej do oddziału Irish... Irish nie ma pełnego obrazu sytuacji. To szczególne okoliczności. Ona pójdzie z wami. Rozumiem. Irish jest w porządku. Będę go miał na oku. Doceniam to, Pak. Przed tobą długa droga, ale masz zadatki na dowódcę. Dziękuję. Powinniśmy coś wiedzieć na temat ataku na lotnisko? Tak, przyprowadź Rekera. Pak, Reker, mam dla was ważne zadanie. Musimy dobrze wykorzystać ostatnie rakiety. Przebijecie się na lotnisko. Tylko ostrożnie. Dacie znać, jak wyprowadzą samoloty. Dowalimy skurwielom i popłyniemy dalej na zachód. Jasne, kapitanie, łatwiej znać. Tak. Reker, możecie zginąć. Straty będą duże, ale nie ma wyjścia. To nasza jedyna szansa. Oddział, który dotrze na lotnisko i wystrzeli flarę, będzie mieć pół minuty na ewakuację, zanim rozpoczniemy ostrzał. Jasne. Musicie się zwinąć, zanim spadną nasze rakiety. Pana? Chodź, Reker. Kapitana Irish. O, a ty gdzie się wybierasz? Zgłosiłam się. Zgłosiłaś się i masz zgodę? Od Garrisona. Z nim o tym gadaj. Wiedzieliście o tym? Znasz mandaryński, sierżancie? To czy znam, czy nie, to nie twoja sprawa, młoda damo. Ja chcę tylko pomóc. Poprzesz mnie, prawda? Jak dla mnie, możesz iść. Moim zdaniem popełniamy ogromny błąd. Będzie stanowiła zagrożenie dla całej operacji. Uwaga, załoga! Mówi kapitan Garrison. Wojownicy z Valkyrii, nasze statki są prawdopodobnie ostatnią linią obrony. Z tego co wiemy, to jedyne nasze jednostki w okolicy. Ale nie będziemy bezczynnie czekać na atak. Burza uziemiła lotnictwo wroga, ale nie na długo. Jesteśmy zmęczeni, ucierpieliśmy. Wszyscy straciliśmy bliskie osoby. Jednak całe to cierpienie nie może pójść na marne. To zbyt ważne. Uderzymy na lotnisko pod osłoną burzy, by odzyskać kontrolę nad cieśniną singapurską. Pamiętajcie, kim jesteście i co reprezentujecie. Będziecie walczyć do końca. Nigdy się nie poddacie. Zaatakujemy szybko i bezlitośnie. Oby ta burza przyniosła nam zwycięstwo. Co to? Lądowanie jak na plaży Omaha? Mam nadzieję, że nie. Ale wygląda dosyć podobnie. Dobra, się dostałem. Okej. To? Co to jest? Nie wiem, ale zabija. Chyba. Przekonamy się. A? Tak, to zabija. Zbliżamy się do waszej pozycji. Przyjąłem! Jesteśmy pod ciężkim ostrzałem! Przygotować się do wyjścia! Gramy na ogień, to już ruszy! Ktoś? Nie. Dobra. Tam jest ktoś z moździerzem. Już nie. Regulujemy oksygen, czekajcie!
Opuśćmy miejsce lądowania! Gotowi do ataku! Dobra, a gdzie oni są? A tam wskazujcie cele. No dobra, wskażę ten cel. Zaraz, musimy przeładować. Przez krople mam wrażenie, że ktoś tam chodzi. Możecie wskazywać cele. A nie widzę na razie celów. Ostro! Jaką miałeś broń? Zamiast pistoletu wszystko lepsze. No, kamienie na szaniec, tak? Może tutaj się lepiej poszczęści? Jakaś kubza. Może być. Idziemy utartą ścieżką. Ja to trochę inaczej robię, jak jadę do pracy. Po prostu przejeżdżam rowerem pomiędzy samochodami. Ale każdy robi jak lubi. Kiepsko. To co? No. Nie widzę. Chowali się dranie. Też ma kubzu. Ups, tam chyba biją. Dobra. Granacik. Gdzie są? Nie mogę wywołać wyjazdu. Grabarze, trzymaj się blisko. Wyruszamy. Rekurujemy optykę. Chowaj się za czołgiem, Reker. Gotowi do ataku. Dobra, tam jest jeden. Z atakiem to poczekam na większą grupę. Okej, jesteśmy gotowi. Można ogłuchnąć od takiego wybuchu. Jakby skrzywuje obok ciebie. Aha, ups. Dawaj, dawaj, dawaj! Strzelaj do nich! Okej, rzucę granatę. Doleci, nie doleci. Nie mam wyczucia przy takim wyświetlaniu obrazu. Zatem to lepiej się nie chować. Tam kolejny jest. Tutaj jeszcze jeden. Dobra. Atakujemy, czekajcie.
kolejny. Jeden się chowa, oznaczony. Krótkie borowanie. Pacjent obsłużony. Kolejnych poproszę. Gotowi do ataku. Żebym ja pamiętał gdzie i co i jak. No, krótka pamięć ma swoje zalety. Nie ja strzelałem. Świetnie. Dobra, czy tutaj jeszcze ktoś jest? Ktoś jest. Wygrałem wchowanego. Mam cię. Ciebie też. Cały czas to samo. Samo? Czemu mogę wziąć? A, tak, to samo. Tam amunicja jest przed nami. Na minimapce widać. Dobra. Fala uderzeniowa. Was otwarty. To tak jak... Tak jak się strzela z czołgu, nie posiadając na głowie słuchawek wygłuszających. Jedne strzale się jest ogłuszonym. To co, bierzemy. Proszę bardzo. No właśnie. Tam nie mam skrzydeł. Fuuu. Jest tam. Się wycofam lepiej. Uuu, ale czołowy dostaliśmy. Gdzie tutaj się włącza? Zostaliśmy sami. Czemu przez niego strzela? To wróg? No nie gadajcie mi. Aha! Przestrzelił przez niego i przyjechał. Super. Tam jest jeszcze jakaś piechota. Ten zabity. Tu jest kolejny. Jak to wizja jest przyjemna. To wróg? Nie wiem, tak... dostaję minus z boku. A tak jakby co? Postrzelam. Dosyć ostro dostajemy, to może się wycofam. Skąd? Stąd. Trzymaj. Lubisz kulę? Oto jedna dla ciebie.
Oh, dobrze, udało się. Woo! Ale będzie odlot. O, tam jest amunicja. I wbrew pozorom jest to zły pomysł, żeby wyskoczyć na chwilę, jak tylko zabijemy tego. Trzymaj! O, świetne. Tyle? Jeszcze jeden tutaj jest. Uuu! Mocna jest nasza maszyna w porównaniu z ich. Dobra, na minimapie nie mam żadnej. Teraz zaryzykuję wyskok krótki. Prędzej czy później ta broń się przyda. O, gadżety też. Świetnie! W takim razie, czy to pojazdom latającym i pojazdom lekkim? Nie, to weźmiemy w takim razie mocną rzecz przeciwko każdemu pojazdowi, czyli Lau, MBT. Łatwy w użyciu, niezbyt skuteczny. Moment, to chyba nie to. Aha, sam kieruje się, to na pewno nie to. Moment, tak, SRAV. To jest lepsza broń. Celujesz laserowo i ma dużą moc. Świetna rzecz, tylko musisz cały czas celować laserowo, inaczej pocisk się zagubi. A jako drugie wezmę M32 MGL, czyli granatnik. Z dużą mocą. 40 mm pocisk. Spory kaliber. Oh. Tak się burzy budynki. Powoli, ale skutecznie. Tylko sobie załaduję tutaj 3 pociski. On ładuje 3, wyskakuje z tego 6. Jakoś podwójne te łuski są. Co tam zawierają? 2 pociski w jednej łusce? No to wygląda. Dobra, mam Skara. Skar też ma większe obrażenia niż standardowe karabiny. Ja wolę Ace'a. Mniejsza celność, mniejsza stabilność przy takim układzie. No tak, tutaj ma hamulec wlotowy i chwyt pochylony. Tutaj jedynie chwyt pochylony. To jest generalnie obecnie przy większości broni typu karabiny i też PDW najlepsze combo. Akurat przy PDW to niekoniecznie. Zazwyczaj też. Jak się da. Nie do każdej się da. Bo hamulec wylotowy redukuje ruch w pionie. Jest jeszcze kompensator, który redukuje ruch w poziomie. Ale zazwyczaj ruch w pionie bardziej jest uporczywy niż w poziomie. I trudniejszy do skompensowania. A chwyt pochylony generalnie zwiększa stabilność. Dobra. Ja wezmę tym razem SAR-21. Ma wielką stabilność, tylko że 600 pocisków na minutę. Czyli nie za dużo. W porównaniu z innymi oczywiście. No i ta Kubz. Zamienię ją na Dragunowa SWD-12. Niech będzie. On ma magazynek na 15 pocisków, czyli bardzo duży. MK-11 mod 0 ma 20. Ale to wystarcza na eliminację nawet 15 wrogów. A czasami jak się trafi, to jeszcze większej liczby. Dobra, wskakujemy, panie i panowie. I jedziemy. Cel na minimapie. Dobra, którędy się przebijemy? Nie wygląda na koniec drogi, nawet dla czołgu. Lubię sobie grzmotnąć. Co? No wprost, w prawo. Trafienie bezpośrednie. Dobra.
I jeszcze tutaj. Tu jest. Okej. Ktoś jeszcze? 50 HP tylko. No, jeszcze puścił jakiegoś dymka czy coś. Iskry. Ups. Dobra, to rozwala. W to można wejść. Gdzie? Aha. Jezus. Stabilność jakaś szaleńcza nie jest. Tak to wygląda. No dobra, jest. Otwórz to i wynośmy się stąd. No już. Dobra. Nic się zmieniam. Co to tego zlikwiduje? To jest świetna broń dlatego, że nie ma sygnału, że ona się zbliża, jak się lata samolotem. Więc nie ma szans, żeby ktoś ci wypuścił flary. Trzeba zrobić, żeby coś stało pomiędzy nami a tą lufą. Co? Najlepiej w tył ładować. Ale nie zawsze jest możliwość. No! Trochę to zajęło. Przez to, że to najwyższy poziom trudności. Najprawdopodobniej. O, i tutaj jest mój ulubiony celownik. Jak on się nazywa? Moment. Zapomniałem. Kojot, tak. Właśnie, jak grałem w Battlefielda 3, to bardzo mi brakowało takiego celownika, który by miał jednocześnie właśnie tylko kropkę i bardzo mało zajmował ekranu. I tutaj jest właśnie tak. Dobra. Mamy teraz bojowy wóz piechoty. Nie będzie tak słodko. Dobra, mam radę. Jak widzieliście kiedyś rozgrywki multiplayer, to możecie skojarzyć ten budynek. Czemu to tak słabo działa? Niestety, zniszczyli nam czołg. Może znajdziemy jeszcze jakiś. Tylko... nie po tej stronie konfliktu by się przydał. Low power. Critical damage. Ale mam 74 HP. Unieruchomiony. Co się dzieje? Puścił dymek? Można wypuszczać dym z takich pojazdów specjalnie po to, żeby właśnie zamaskować. Najlepiej to działa na pociski kierowane termicznie. O, ale to kolejny wóz bojowy. To jest? Dobra, tutaj jest amunicja. Przemyślana dla takich jak ja, którzy tracą czołgi. Pewnie na górze. Zgadza się. O,
RPG. Ale... to może weźmiemy coś bardziej skutecznego do walki z czołgami. Rozrobionego specjalnie przeciwko nim. Javelin jest idealną bronią. Co prawda, tutaj zadaje średnie obrażenia z dowolnego kąta, wymaga utrzymania na miarę celu, za to jest samonaprowadzana. No, musimy utrzymać namiar, ale sama sobie doleci i to nawet z dziwnego kąta czasami. Jeszcze alternatywa to jest SMAF. RPG... może RPG 7V2? One mają chyba największą siłę z tych wszystkich. Są przeciwlotnicze, tu przeciwpancerne. A to? Wersja granatnika M136. Przeznaczona do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Przeciwpancerna i... przeciwpiechotna. To może później weźmiemy. Ja chyba tego w ogóle nie używałem. A tutaj? To zostaje. Tak. Zbijam szybkę. Zostaliśmy sami. Trzech żołnierzy i cywil. Po prostu super. Hanna nie jest cywilem. Ale nie będę nic zdradzał. Zainteresowanych odsyłam do książki, o której już wspomniałem, czyli Battlefield 4 Odliczanie do wojny. Okej, okay, to działa. A ta maszyna to jest identyko. Mniej śmigany. Okej. Świetnie. Gdzie on jest? Niestety słaba jest celność tej broni. Szybko spada na dół. Zniszczy mi murek. Chwila oddechu by się przydała. 3 HP mam. Świat nabrał kolorów. To nie koniec. Dobra, z tego granatnika pewnie uda się coś jeszcze ugrać. Ale będę musiał wziąć amunicję. Dobra, pobiegnijmy na górę. Wcześniej jak grałem, to jakoś udało się. Nie ma amunicji. Co za nieszczęśliwy przypadek. Gdzie oni są? Idę, potrzebuję odwody. Dobrze? Tak myślałem. Dobra. Ach, prawie że trafiony. Po drugiej stronie jest amunicja. No to luz. Może jednak w Javelina zainwestować? Nie trafiony? Jak to? No, to jest trafiony. Nareszcie. Od razu jeszcze wielobój. Czyli dwóch w obsłudze było. Tam bodajże 200 dostałem za wielobój. Jest setka za każdego. Dobra, ja wezmę w takim razie teraz Javelina. Albo jeszcze lepiej, zamiast tego... Okej, okay. RPG i Javelina.
jeszcze trafię się jakieś czołgi. Dobra, trzeba będzie potrenować z tymi rakietami jeszcze.